Witajcie, w tym filmie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze zmiany w GTA Online, które Rockstar zrobił przy premierze nowego DLC. Jakie są to dla mnie najważniejsze zmiany, już mówię. Chodzi po prostu o zarobki, a dokładnie mówiąc o zwiększenie ich. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. Tych zmian w tym filmie przedstawię Wam 10, bo na 10 aktywnościach Rockstar zwiększył zarobki. I tak, Super Yacht Life Mission. Na tym Rockstar zwiększył zarobki. Są to po prostu misje z jachtu. Drugim rodzajem misji, na których Rockstar zwiększył zarobki, są to misje Ramar Lowriders. Czyli są to po prostu misje rowiderowe dla Ramara. Trzecimi misjami, na których Rockstar zwiększył zarobki, są to misje Operation Papertail. Chodzi po prostu o misje dla ULP. Czwartymi misjami, na których Rockstar zwiększył zarobki, są to Casino Story. Czyli są to po prostu misje z wątku kasynowego. Żeby je odpalić, musicie posiadać penthouse. Następnie Rockstar zwiększył zarobki na misjach Geralt's Last Play. Są to po prostu misje finish. Następnymi misjami, na których Rockstar zwiększył zarobki, są to misje Madrazo Dispatch Service. Ja rozumiem, że są to misje porządkowe, ale nie jestem pewny. Jakbym się mylił, poprawcie mnie w komentarzu. Następnymi misjami, na których Rockstar zwiększył wypłatę, są to Premium Deluxe Repo Work. Rozumiem, że są to misje dla Simona Konfiskaty, ale nie jestem pewny. Ostatnimi misjami, na których Rockstar zwiększył zarobki, są to misje Project Overthrow. Tak się to chyba czyta. Są to po prostu misje z operacji Przewrót. I dwie ostatnie aktywności nie są to misje. Pierwsza z nich to są wyścigi Open Well Race. Są to po prostu wyścigi bolidowe. I ostatnia aktywność Taxi Work. Jest to po prostu praca taksówkarza. Jeśli chodzi o ile Rockstar zwiększył te zarobki, to niestety nie wiem, bo przed premierą DLC nie wpadłem na pomysł, by po prostu sprawdzić, ile się na tym zarabia. Bez premii. Nawet teraz, jakbym sprawdził, ile się na tym zarabia, to i tak bym nie wiedział, o ile zwiększyli. A niestety, test fan tu, który wrzucał kiedyś takie informacje, ostatnio nic nie wrzuca. Ostatni jego tweet, jak widzicie, jest z 2023 roku. A od niego bardzo często brałem różne informacje, które przedstawiałem na filmach. No i to by było na tyle w tym szybkim filmie. Trzymajcie się do następnego filmu. Pa, pa.